Te wszystkie nowe technologie bardzo ładnie pomagają nam zwiększyć ofertę programową, pozwalają nam na rozszerzenie tej oferty, pozwalają na to, żeby praca była łatwiejsza. Dźwięki, które są podstawą funkcjonowania radia, staramy się, aby były jak najwyższej jakości. I temu wszystkiemu na pewno sprzyja technologia cyfrowa, te wszystkie nowinki techniczne, które wdrażamy, których używamy na co dzień przy produkowaniu programu radiowego. Gdy pokazaliśmy workstację naszemu klientowi, pierwszą reakcją było oczywiście chęć przetestowania. Te workstacje zostały przetestowane tutaj w dwóch wersjach i mieliśmy możliwość zaprezentowania tego. To jakby tutaj mocno kluczowe dla klienta, żeby móc przetestować sprzęt, który będzie chciał zakupić. Nie muszą być bardzo mocno wygórowane parametry wydajnościowe, natomiast ważniejsze jest to, żeby te parametry nawet na minimalnym poziomie, ale były zawsze stabilne. Dźwięk nie ma wielkiego pasma przenoszenia, jak na przykład wideo 4K albo jakieś inne jeszcze inne media. Natomiast kwestia jest taka, że on wymaga stabilności. Z racji tego, że radio w sposób profesjonalny zajmuje się dźwiękiem, wymagane jest to, żeby ten sprzęt był najwyższej jakości. W przypadku tak specyficznego klienta, jakim jest radio, gdzie najważniejsza tak naprawdę wcale nie jest moc obliczeniowa, możliwość rozszerzeń i tak dalej stacji roboczej, okazało się, że najważniejsza jest niezawodność, stabilność, bardzo długi czas pracy bez wyłączania, a ta moc nie musi być wcale taka duża. Z tego też powodu wybraliśmy najmniejszą naszą stację, stację P310, i rozbudowaliśmy ją o komponenty, które są zmienne, takie jak procesor, pamięć, dyski. Dostosowaliśmy w ten sposób wycinek naszego portfolio stricte do wymagań klienta. Każdy z klientów, który kupuje stację roboczą, jest wręcz nakłaniany przez nas, aby wypożyczył całkowicie za darmo od Lenovo stację roboczą i doposażył ją we własne komponenty, które może mieć dość specyficzne. Jak w przypadku radia, jest to karta do obróbki audio. W tym przypadku klient wypożyczył stację, włożył własną kartę, przetestował, tak, to działa, i dopiero wtedy doszliśmy do ofertowania i sprzedaży naszego rozwiązania, gdzie klient kupił faktycznie to, co działało, a nie kota w worku, później zastanawiając się, czy to będzie faktycznie współpracowało z jego rozszerzeniami, które dokładał do stacji.